zrobić ten Eusebiusz Hałszap, ponieważ w jednych opracowanie było Eusebiusz, w drugim było Hałszap. Ja nie wiedziałem, czy to jest dwa równe kościoły, czy to sam kościół, ale w końcu doszedłem do tego, że to jest po prostu Eusebiusz, to w tym lokalnym rzeczy jest Hałszap, tak? Więc to jest Marhałszap, czyli świętego Eusebiusza klasztor. To był klasztor, do którego mnisi przychodzili tak na jakiś czas, na takie rekolekcje swoje. Czyli on nie był przez mnichów zamieszkany cały czas, tylko tutaj mnisi, jak przychodzili tam w tej okolice, to szli tutaj i tu w tych górnych pomieszczeniach mieli sobie taki czas rekolekcyjny. Natomiast proboszczowie tej wioski i księża w tej wiosce uczyli tutaj dzieci. Czyli normalnie w ciągu roku, kiedy było ciepło, tutaj tego domu nie ma, gdzieś w okolicy, tutaj był tutaj duży dom. I pod tym dębem normalnie, w takiej szkole pod dębem, dzieci siedziały w takich ławkach i uczyły się podstaw algebry, czytania w arabskim, w syryjskim, prawda, pisania, po to, żeby móc służyć liturgii. I oczywiście od razu w tym miejscu była taka mała kaplica, na której nie wejdziecie. To jest stary, zresztą widzicie, jak gdyby specyfika Libanu jest taka, że jest bardzo, bardzo, bardzo wiele malutkich, starych klasztorów. To są takie małe kosteczki, budowane w taki sposób, jakie są setki w Libanie. I one się działają czasami 9, 10, 8 wieku. Taki stary, ja byłem w takim kościele, zapomniałem teraz nazwę, mam go w zdjęciach, które sięga swoimi korzeniami do 8, to jest jeden z najstarszych kościołów maronickich, który przetrwał 8 wiek, taki można powiedzieć, taka mała kosteczka, jeden taki, taka piwnica w środku, taki, w tym właśnie ołtarz, nie? I tutaj są informacje o tym, że Szarbel nie tylko służył do mszy w swojej tej, powiedzmy, parafialnym kościele, który zobaczymy dzisiaj, ale też często tutaj, w tej kaplicy służył do mszy. I stąd jak gdyby też często właśnie podbierał to kadzidło i szedł do swojej groty i tam się modlił, więc... To nie była gra, nie? Słucham? To nie była gra. To było... Podbieranie. Jezuickie tłumaczenie. Tak jest, nie wiem, czy pozwalano, czy nie, ale w każdym razie takie są opowieści, że brał trochę kadzidło, stąd tego incens, tak, żeby sobie to kadzidło palić. I jak było zimno, to dzieci gdzieś w tych pomieszczeniach zamkniętych bardziej się uczyły. No, do momentu, kiedy nie musiały opuszczać wioski na zimę w ogóle, no to była taka nauka z przerwami, ale generalnie dbali o to, żeby dzieci było, powiedzmy, na takim poziomie wyuczonym. Tak? To jest takie miejsce bardzo mocno związane ze świętym Szarbelem. Tu generalnie pielgrzymki nie przyjeżdżają. Tak? Nasz kierowca i Kalib dzisiaj się dowiedzieli, że takie miejsce jest. Znaczy oni wiedzieli, że jest, natomiast nie byli tutaj jeszcze nigdy, więc szukali go troszkę, żeby je odnaleźć, ale już teraz są i będą wiedzieć. Tak. Jak gdyby, ja tak jakoś nie wiem czemu, jakoś emocjonalnie jestem w tym miejscu związany. Ono ma taki ładny grób tutaj, bardziej jakieś takie niskie, te kamienie dużo mi mówią. Więc tutaj, może do tego, że mały Szarbel tu wiele swojego wysiłku, potu włożył, tak, takiego intelektualnego, żeby się nauczyć. I ten urok miejsca, generalnie w tej wiosce marzyńskiej była taka idea takich szkół pod dębami, pod drzewami, gdzie oni po prostu siadali na ławeczkach gdzieś tam pod drzewem i powtarzali ze swoim proboszczem pewne formuły z brewiarza, nie? Uczyli się na czym? Uczyli się czytać, pisać na księgach liturgicznych, tak? Czyli na brewiarzu, na Piśmie Świętym, na mszale. To były ich elementarze, nie? Więc to jest też ważne, że zobaczcie, że oni wzrastali, jak uczyły się te dzieci, to ich pierwszy kontakt z tekstem pisanym to był kontakt z tekstem świętym, tak? To był kontakt z liturgią. Więc jak gdyby naturalnie na pamięć chłonęli pewne pieśni, pewne śpiewy, pewne tradycje. I kiedy Szarbel wstąpił do zakonu, jako mnich chciał nauczyć się nowe pewnych śpiewów, które były już krajami monastycznymi typowo, nie? Ale te ich lokalne śpiewy, które słyszycie, tak? Czasami, na przykład jak byliście w Eremie, prawda? To było słychać liturgię, ona ma, to jest taki specyficzny śpiew, on nie jest nawet takim klasycznym, on ma w sobie coś takiego, że te teksty maronickie tak powstawały, że poza tymi głównymi tak zwanymi anaforami, czyli tym, co odpowiada naszej modlitwie eucharystycznej, pod naszej prefacji, bo mieli wiele takich śpiewów, które powstawały jak gdyby oddając trochę ten taki ich lokalny ból, cierpienie, to zmaganie się z naturą, więc mają wiele takich pieśni maryjnych, wiele takich, w których przebywa pewna pobrzmiewa taka tęsknota, takie... Troszkę tak do cyrkiewnego śpiewu, jak najbardziej, ale też ona jest mocno ludowa. To jest wiele ludowych elementów, ale zobaczcie, to jest taki, przepraszam, taki ludowy prymitywizm. To ma jednak, ta ludowość łączy się z tradycją. To nie jest
tak, to nie jest taka ludyczność, nie? Tylko to jest coś takiego, co ma wieki historii, nie? Więc oni śpiewają tak, jak śpiewali ich ojcowie i ojcowie ich ojców, nie? I to zawsze wynika nie z jakichś tam lokalnych przyśpiewek, ale z monastycznej tradycji, z korzeni. Więc tutaj można powiedzieć, to intelektualne życie Szarbela, jego początki, tu się gdzieś zawiązywało, tu dostawało swoje wykształcenie podstawowe, tu uczył się czytać, pisać, tu uczył się służby do liturgii i wiele swojego, jego życie rozkładało się między czterema punktami, tak, między tym miejscem, między kościołem parafialnym, jego domem, grotą, którą zobaczycie, gdzie chodził pasać swoją krowę. Krowę, którą... Kościół u góry. Nie, tam będziemy stać. Raczej są dokładnie. Gdzieś tam lokalne kozy, ja ostatnio wczoraj jeździłem wokół Adnaja, to jakieś osiołki spotykałem, jakieś takie konkurski, tak, to nigdzie są. Myśmy też nie wjeżdżali głęboko w takie małe wioski, ale jakbyście pojeździli po tych wioskach otaczających teren, na przykład, to się znajdzie takie miejsce, gdzie się pasem wygląda, chociaż nie ma takich wielkich stad, bo też zobaczcie, nie ma ich gdzie tutaj paść. No tak. Góry, tutaj chyba, że ktoś wypasem górskich kozic by się zajął, prawda? To wtedy może. Ale normalnie to nie ma takich dużo stada gdzie tak naprawdę mieli czasami swoją krowę, jakieś dwie, trzy kozy, no takie, taką godzinę na potrzeby swoich, powiedzmy, swoje potrzeby, natomiast nie było to nigdy regularnych dużych hodowli. To ewentualnie ten obszar morski, może, ale tutaj nie. To jest trudny teren. To są ludzie, no zobaczcie, życie tutaj, to jest życie naprawdę wymagające. Dzisiaj my tu możemy dojechać, nie? Elektryczność, ale kiedyś jak tu zszedł śnieg, dzisiaj do góry jeszcze ośnieżonym w obwodnicy. To jest naprawdę życie twardych górali. Na 1600 metrów, 1800 nie sposób tak po prostu żyć. To jest wysokość 1600 metrów za figę z Kasprowy już, nie? 2000. Tak. Więc na takiej wysokości życie to jest zatem wymagające. Bardzo śmierdzi zimy. Bardzo śmierdzi zimy. Nawet nie tak bardzo mroźny, bo to jest tam do minus 5, nie? Klimat nie daje więcej, ale śniegu. Wygodność jest taka, że opady śniegu są większe niż u nas. Także tutaj zimie. Jak w Adnaja są takie sytuacje, czy generalnie w tych okolicach, czasami ogólnie w Adnaja, jak przyjdzie czasami taka jesienna mgła, to nie widać na wyciągnięcie ręki. Nie widać na metr, nie widać. To jest, jesteś jak w ścianie. W stanie naprawdę zgubić. Jest taka historia o Szarbelu, który szedł z posługą do określonych wiosek, strząsł mgła i zabłonił w lesie. I jak gdyby chodził tam przez całą noc, ale nie zapytał nikogo drogi, przyczekł aż tam trzeba, bo się nie odzywał. Tak? Przyczekł aż tam mgła padła, dopiero potem odnalazł drogę. To jest w kronikę. I jeden z braci pytał, dlaczego, czy byli ludzie po drodze spotkali? Tak, spotykałem ich po drodze, ale nie pytałem o drogę. Poróbcie zdjęcia sobie, bo niewiele zdjęć tego klasztoru Mar Hausab znajdziecie. Więc trzeba je, warto je traktować. I za 5 minut w autobusie jedziemy już na przodu.
taka historia, ta woda, którą tutaj widzicie i było od początku, ona w pewnym momencie wytrysnęła. Tutaj po prostu jedna osoba, jeden z wieśniaków tutaj publicznych miał takie doświadczenie obecności świętego Szarbela i modlitwy. No i pod wpływem doszło takie objawienie, że w tym miejscu wytrysnie źródełko wody, które będzie prosiło o czerwę, tak? I faktycznie ludzie z tego źródła korzystają, tak jakby teraz... Tom wypij. You drink this. Nie, a pokażę ja. Jednorazowo wypiję. Nie, ile tylko ja. Z naczynia, jak się pije. Podaj sobie w lewą wodę. No to jest kolejka. A czy tu jest jakaś skarbonka? Jest. No tak, no bo jak bierzemy. Na świeczki. To jest demonstracja. Tak. Jak się pije. I jak się nabiera wody na sznurku. Patrz. Wiadereczko. Jeszcze raz. Kto odważny? Pij. Wypije? Uwaga. Uwaga. Patrz. Ale dobry. Zerską menu. Barnacle, please.